Dzień dobry, nazywam się Alicja Binkowska, jestem doktorantką psychologii i kierownikiem WIT Team w Centrum Badań Neuropoznawczych Uniwersytetu SWPS. I witam Państwa na webinarze Strefy Psyche Uniwersytetu SWPS. Dziś rozmawiać będziemy o konopiach, będzie to pewnego rodzaju wprowadzenie w całą serię spotkań poświęconych konopiom. Moim gościem jest doktor nauk medycznych Jerzy Jarosz, prezes Polskiego Towarzystwa Medycznej Marihuany i Leków Kanabinoidowych. Pan doktor jest specjalistą anestezjologii, intensywnej terapii oraz medycyny paliatywnej. Prowadził pierwsze w Polsce badania kliniczne leku na bazie konopi, sativexu oraz założył pierwszy punkt konsultacyjny medycznej marihuany w Polsce. Pan doktor od wielu lat jest zaangażowany w aktywność dydaktyczną, naukową, oczywiście oprócz zaangażowania w leczenie pacjentów. Nim zaczniemy rozmowę, chciałam jeszcze zaprosić Państwa do zadawania pytań w oknie czatu, które w trakcie rozmowy będę przekazywać naszemu gościowi. Panie doktorze, bardzo się cieszę, że możemy dziś wspólnie porozmawiać o konopiach. I pierwsze pytanie, jakie chciałabym Panu zadać, dotyczy tego, jakie są różnice pomiędzy konopiami a marihuaną. Możemy również rozwiać wszelkie wątpliwości a propos tego, czy marihuana jest z konopi. Dzień dobry Państwu. Ja witam, bardzo mi miło, że mogę tutaj u Państwa wystąpić i podzielić się swoimi refleksjami na temat właśnie marihuany i konopi, czyli, a może ściślej mówiąc, na temat kanabinoidów, wykorzystania kanabinoidów w medycynie i jak do tego dojść, żebyśmy mogli wykorzystywać to, co w tej chwili jeszcze dokładnie nie to, czego jeszcze dokładnie nie potrafimy nazwać w tym naszym języku i zastanowić się nad wieloma aspektami wspólnie, dlatego że tutaj nie ma w tej chwili znawców absolutnych, jeśli chodzi o konopie. Otóż marihuana robi się z konopi, bo to jest odpowiedź na pytanie, które kiedyś zawisło w przestrzeni i nikt na to nie odważył się w sposób jednoznaczny odpowiedzieć. Nie dlatego, żeby nie było odpowiedzi, ale zawsze, kiedy mówi się o konopiach czy o medycznej marihuanie, jest tam dużo polityki, dużo socjologii, trochę medycyny. I dlatego ta odpowiedź nigdy jasno nie padła. Tak, marihuana robi się z konopi. Dla nas marihuana i konopie to jest synonim. Po polsku mówimy konopie, nie konopia, bo wiele osób zaczyna w liczbie pojedynczej mówić o tym ziole. Marihuana to jest nazwa, którą nadano kiedyś w Stanach Zjednoczonych od latynosów po to, żeby zohydzić w pewien sposób konopię i marihuanę, przedstawić je jako właśnie to zioło z piekła rodem i powstała marihuana. Medyczna marihuana to jest marihuana czy konopie wykorzystywane w celach medycznych i odpowiadające pewnym kryteriom medycznym, to znaczy jeśli chodzi o wytwarzanie, o zawartość, o czystość, nazwijmy to chemiczną, o możliwość precyzyjnego dawkowania. I te określenia, myślę, będą tutaj padały co jakiś czas, ale kiedy mówimy o medycynie, raczej mówimy w tej chwili o kanabinoidach, o cannabis. Często używamy takiej umiędzynarodowionej nazwy, o cannabis jako preparatów z zioła, czyli gotowego zioła suszonego, wykorzystywanego bezpośrednio. Będziemy mówili o lekach zrobionych na bazie kanabinoidów i o syntetycznych kanabinoidach, czyli o lekach zarejestrowanych i naśladujących kanabinoidy roślinne. Fitokanabinoidy, takiego określenia się używa, po to, żeby oddziaływać na endogenny układ kanabinoidowy, bo w taki jesteśmy wyposażeni, albo też wykorzystywać inne właściwości leków kanabinoidowych. A więc bardzo dużo mówiłem, a właściwie o tym samym, o marihuanie, o kanabis, o medycznej marihuanie, o lekach kanabinoidowych. To wszystko mieści się w tych określeniach.
Oczywiście. Panie doktorze, a pojawiło się na czacie ciekawe pytanie. Może wspólnie uda się na nie odpowiedzieć. Z perspektywy psychologicznej, dlaczego tak trudno przekonać faktami polityków do legalizacji marihuany? Ponieważ tutaj słuchacz słusznie zauważa, że miałoby to oczywiście pozytywny wpływ na liczbę badań naukowych, ponieważ łatwiej byłoby je prowadzić, no oraz oznaczało wpływy dla państwa finansowe. Tak. To pytanie, dlaczego tak trudno zalegalizować marihuanę i trudno o niej mówić i opierać się na dowodach. I to jest największa słabość tego, że tych dowodów medycznych, dowodów na działanie marihuany, dowodów rozumianych przez badania naukowe potwierdzające skuteczność, czyli to, co my nazywamy evidence-based medicine, tych dowodów jest bardzo mało, a jeśli są, to są bardzo słabe. Takich wskazań, o których można powiedzieć, że są udowodnione w odniesieniu do marihuany, głównie do THC, tetrahydrokanabinolu, bo już nie do CBD, jest naprawdę mało. To są cztery wskazania. Jedne, przede wszystkim to jest działanie przeciwbólowe, szczególnie w bólu neuropatycznym, działanie na spastyczność mięśni u chorych ze stwardnieniem rozsianym i dwa wskazania, które mają o wiele mniejsze znaczenie medyczne, leczenie nudności i wymiotów u chorych podczas chemioterapii. Mniejsze znaczenie, bo mamy inne sposoby radzenia sobie z tymi problemami i leczenie wyniszczenia nowotworowego u chorych na AIDS. Tutaj też ten problem w medycynie zupełnie zniknął z pola widzenia. A więc bardzo mało wskazań, bardzo dużo oczekiwań, mało badań, a w dodatku trudność badań nad kanabinoidami czy marihuaną polega na tym, że kanabis, konopie, marihuana to nie jest jedno lekarstwo, to jest zbiór, roślina wytwarza kilkaset, mówi się, ze 400 różnych substancji czynnych, których kanabinoidy są tylko jedną grupą, a wśród tych kanabinoidów my właściwie zajmujemy się tylko dwoma, tetrahydrokanabinolem, czyli THC i kanabidiolem, czyli CBD. Trudno jest wyodrębnić lek. Trudno jest stworzyć grupy, jednorodne grupy pacjentów, które mogłyby być porównywane między sobą, czy działa, czy nie działa. A więc to są trudności obiektywne. No i kolejne, też obiektywne, to są pieniądze. Badania naukowe, szczególnie badania kliniczne, badania na ludziach, to są ogromne koszty. I one są prowadzone wtedy, kiedy głównie firmy farmaceutyczne już widzą konkretny cel, co one z tego zrobią, co badania im przyniosą. Tu nie udało się zidentyfikować takich konkretnych celów, które są do osiągnięcia już. Działanie przeciwnowotworowe kanabinoidów. Wcale nie tak łatwe do udowodnienia, chociaż są przesłanki. To byłyby ogromne pieniądze i ogromny motyw do badania. Badania są robione w tym kierunku, ale zbyt skąpo. I wreszcie polityka, i wreszcie to, co ludzie sądzą o kanabinoidach, czy to jest złe, czy dobre, rozgrywa się przecież swoje partie, używając partie w sensie tej gry politycznej. Czy może lepiej zalegalizować, czy może lepiej zabronić, czy pozwolić hodować w Polsce kanabis i zarabiać pieniądze, czy raczej zabronić, żeby ludzie sobie pomyśleli, że to są ograniczenia przed narkomanią. A więc tych czynników jest bardzo dużo i to nie są tylko czynniki medyczne, to są czynniki z zakresu funkcjonowania społeczeństwa, współpracy międzynarodowej, interesów poszczególnych. A interes chorych, no to my, lekarze i chorzy, już w bezpośrednich, że tak powiem, starciach czy spotkaniach poszukujemy tej najlepszej drogi. W dodatku, no, kanabis to jest roślina. Chciałoby się medycynę sprowadzić do bardzo jednoznacznych rozwiązań, żeby to była pigułka, żeby to był zastrzyk, w którym wiadomo, co jest od początku do końca i ile. W przypadku kanabinoidów
Trudno powiedzieć. Kiedyś profesor, jeden z profesorów, znakomitych neurologów, ja miałem wykład o kanabinoidach, powiedział mi, panie doktorze, mówi, co to jest za medycyna, jak wy właściwie nie wiecie, co podajecie, bo to 400, to jest bardziej podobne do apteki niż do leku, prawda, bo to jest 400 różnych składników. Nie wiecie, jak to dawkować, bo co każecie waporyzować, inhalować, przecież oddechowi nierówny. Nie macie dobrych dowodów, to nie jest medycyna. No cóż, ja odpowiedziałem, no ale mamy obserwacje, że to pomaga. Mamy dość sporą wiedzę już laboratoryjną, mamy sporą wiedzę o fizjologii czy o patofizjologii tych i wydaje mi się, że to już skłania, czy pozwala, czy powinno nam pozwolić na badania. A więc, jak widzicie Państwo, odpowiedź na pytanie mętna, pokrętna, dlatego że tych czynników jest bardzo wiele, no ale idzie do przodu. Przecież mamy w Polsce zalegalizowane użycie medyczne marihuany. Oczywiście. Wspomniał Pan już o tym, że właśnie to jest roślina, w której mamy bardzo wiele różnych związków aktywnych. Być może wszystkich jeszcze nie znamy, no ale najwięcej słyszy się jednak o THC i CBD. Czy mógłby Pan powiedzieć troszkę więcej, jakie są różnice pomiędzy tymi związkami i właściwie co tutaj ma działanie odurzające? Tak, to w tej chwili to jest ten klucz. Kiedy rozmawiamy o kanabinoidach, tutaj w medycynie, już w takim medycznym ujęciu, mówimy, odnosimy się przeważnie do tych dwóch substancji. THC stosunkowo dobrze, czy już przez wiele lat badana, bo to jest ta substancja psychoaktywna, która budziła zawsze zainteresowanie z racji właśnie tych psychoaktywnych właściwości, czyli tych właściwości odurzających, tych możliwości wywołania haju, tej swojej niezwykłości, która była widać w takim używaniu rekreacyjnym, czy rytualnym, czy w jakimś innym. I THC to przede wszystkim, kiedy mówimy o kanabis, przede wszystkim mamy w głowie THC. CBD było traktowane jak taki śmieć, który występuje jako substancja, która w dość dużych ilościach w konopiach występuje, ale nie przypisywano jej specjalnych właściwości, chociaż wiadomo było, że CBD neutralizuje w pewien sposób właściwości psychoaktywne THC. Czyli byłoby jakby szkodliwe z tego punktu widzenia, jeśli kanabinoidy miałyby służyć do odurzania się, czy do uzyskiwania haju, czy tego stanu, tego błogostanu, to CBD przeszkadzało. Ale okazało się, że CBD prawdopodobnie wykazuje inne działania, które mogą być niezwykle korzystne w leczeniu. Chociażby nazwijmy to, że mają działanie przeciwzapalne, przez co wzmagają działanie przeciwbólowe tego THC, wpływają na układ immunologiczny, ale, i tutaj jest kolejne ale w badaniach nad kanabinoidami, ale CBD, chociaż jest kanabinoidem, wcale nie działa poprzez układ kanabinoidowy, czyli przez receptory, w które jesteśmy wyposażeni. Może i działa przez te receptory, ale w sposób pośredni. O ile THC, wiemy, działa na receptory CB1, czyli kanabinoidowe numer 1, zlokalizowane głównie w centralnym układzie nerwowym i w niektórych narządach, ale odpowiada za taką równowagę układu nerwowego, i CBD2, które głównie działa obwodowo na układ immunologiczny i odpowiada za stan takiej równowagi immunologicznej, to THC działa na jeden receptor i na drugi, jest ich agonistą, czyli poprzez te receptory wywiera swój wpływ fizjologiczny. To CBD, ten drugi kanabin, nie przyłącza się bezpośrednio do tych receptorów, więc psuje nam koncepcję. On prawdopodobnie działa pośrednio, działając na inne mechanizmy, które powodują aktywację tych receptorów, ale działa również i na inne receptory. I tu mamy problem. On nie pasuje do takiej ogólnej koncepcji, ale
tak jest i staramy się go wykorzystać. A więc właściwości psychoaktywne, to z jakiego powodu znalazły się kanabinoidy i konopie, znalazły się na liście leku, substancji zabronionych i to zabronionych w skali międzynarodowej, zależało od ich działania psychoaktywnego. Powiedzmy, medycyna nie chciała się zgodzić na to, żeby ludzie używali czegoś, co sprawia im przyjemność, bo to było zabronione i dlatego w 1961 roku, no bo ta przyjemność też okupiona jest oczywiście pewnymi wyrzeczeniami. CBD znalazło się na tej liście przypadkowo, bo towarzyszyło THC, chociaż teraz mamy już deklaracje międzynarodowe, że CBD nie jest substancją odurzającą i została zabroniona tylko jakby przypadkowo. I w tej chwili odkłamujemy, już nie jest zabroniona, co widzimy w sklepach, gdzie olejek CBD, zawierający CBD, czy w internecie, gdzie można kupować, czy wręcz można produkować sobie do woli, ile się chce i sprzedawać. Więc to są dwie różne substancje. Kiedy my dobieramy lek dla chorego, my poszukujemy równowagi, co temu choremu będzie bardziej potrzebne. THC, CBD, czy THC i CBD, tylko w różnych proporcjach. I na razie ta nasza wiedza o kanabinoidach i o lekach kanabinoidowych, czy tych substancjach, to jest tyle, ile CBD, ile THC dla którego chorego. Panie doktorze, kolejne pytanie na czacie dotyczy właśnie CBD, a mianowicie tego, czy olej CBD, jeżeli się go zażywa, może poprawiać sen. Sen, tak? Tak. CBD jest bardzo szeroko sprzedawanym preparatem, niekiedy jako suplement diety, czy preparat spożywczy o specjalnym przeznaczeniu, czy jeszcze inne określenia, to są preparaty o niskiej zawartości THC. Takich określeń używa się dla opisania tych olejków CBD, czy innych jego preparatów. I są sprzedawane w najróżniejszych wskazaniach, a właściwie nie wskazaniach, bo wskazań medycznych ścisłych nie ma. Nie określa, oprócz padaczki, oprócz leczenia wspomagającego w leczeniu padaczki lekoopornej u dzieci, gdzie CBD jest stosowane i ma potwierdzone działanie, potwierdzone naukowo i nawet jest zarejestrowane, to CBD stosuje się na wszystko i na wszystko jest reklamowane. Badania, które były robione w Europie, żeby określić, chociaż sprecyzować, na co ludzie, na co, to jest takie określenie potoczne, z jakiego powodu biorą to CBD, to wyodrębniono w badaniach w Szwajcarii przede wszystkim trzy główne powody. Po pierwsze, żeby czuć się lepiej ogólnie. I w to czucie się lepiej, to wchodzi zmniejszenie lęku, poprawa snu i takie efekty przy pomocy CBD można uzyskiwać i niektórzy uzyskują. Druga grupa zastosowań to jest takie działanie lecznicze. Ktoś kupuje sobie CBD, ponieważ wierzy, że na jego chorobę to działa. I 3/4 z tych chorych wierzy, ponieważ mają znajomych, którzy powiedzieli, że to działa. Tak wynika z tych badań. I wreszcie jest trzecia grupa wyodrębniona tam w Szwajcarii. To są pacjenci, którzy chcą zmniejszyć sobie ilość i skutki stosowania rekreacyjnego THC. Czyli stosują to jako jakby antidotum na nadmierne w ich rozumieniu zażywania tego rekreacyjnego THC. No, mówię w ich mniemaniu, bo to te relacje nie są takie bardzo ścisłe. A więc tak, poprawa snu należy do jednych z lepiej, że tak powiem, udowodnionych, właściwie przebadanych, poprawa snu, działanie przeciwlękowe, działanie w stresie pourazowym, w lęku. To są takie działania, po których my bardzo dużo oczekujemy ze strony CBD, ale jeszcze nie uzyskujemy tego, w każdym razie nie w każdym przypadku. Mm-hmm. Proszę powiedzieć, bo wspomniał Pan, że te oleje właśnie CBD są legalne, tak, można je kupić, można je samemu produkować. Widzimy w różnych miastach coraz więcej sklepów z różnymi produktami na bazie konopi i często możemy tam znaleźć też suszę,
I czy one są legalne i skąd możemy właściwie wiedzieć, czy są, czy nie? U nas w Polsce oczywiście. Tak, tak, ja rozumiem. Czy jest legalne? Legalne w Polsce, jeśli chodzi o konopie, jest zastosowanie medyczne, czyli tak zwana ta medyczna marihuana. Medyczna marihuana to są te konopie czy marihuana wyprodukowana w sposób kontrolowany, to znaczy w sposób zapewniający czystość. Te rośliny muszą być wolne od pestycydów, wolne od nawozów sztucznych, od różnych zanieczyszczeń metali ciężkich czy zanieczyszczeń biologicznych i to jest kontrolowane. Taki produkt, już wyprodukowane konopie, muszą być kontrolowane przez organy nadzoru. W Polsce takim organem nadzorującym i wydającym licencję na możliwość sprowadzania tego surowca medycznego jest Ministerstwo Zdrowia, Instytut Rejestracji Leków i Produktów Medycznych. Ten produkt, ten surowiec jest sprowadzany przez hurtowników, wstawiany do apteki i w aptece przekształca się w produkt medyczny. To znaczy aptekarz może z tego zrobić lek recepturowy, czyli wydać go na receptę pod określonym i wtedy, jeśli jest dostarczony w ten sposób, posiada wszystkie licencje, jest wydawany z apteki na podstawie recepty wypisanej przez lekarza, recepta RPW, ta specjalna recepta, która obowiązuje przy wypisywaniu leków odurzających i innych, to wtedy jest legalne. Natomiast jeśli jest wyprodukowany, a zawiera THC więcej niż tam 0,2%, bo taką normę przyjęliśmy w Europie, czy w Szwajcarii 0,3, czy gdzieś tam w innych krajach 0,4, to wtedy jest nielegalne. Staje się tym, co nazywamy narkotykiem. Jeśli chodzi o oleje CBD, to jeśli kupujecie Państwo, czy czytacie, na olejach CBD jest przeważnie, czy powinien być zaznaczone, że zawiera mniej niż 0,2% THC, bo to jest spełnienie tej normy. Produkcja na ogół jest legalna, tam obowiązują jakieś przepisy dotyczące produkowania produktów spożywczych. Niektóre firmy, które produkują, to występują o nadanie statusu suplementu diety. Ale większość preparatów stosowanych w Polsce nie ma w żaden sposób określonego tego. Sama substancja CBD nie jest w Polsce zakazana, a więc jest legalna, dopóki nie zaczyna się z nią dziać coś nielegalnego, że na przykład pacjenci są oszukiwani, prawda, czy zawiera więcej THC, a być może okaże się, że ktoś się zatruł, ponieważ ta substancja, ten olej był zatruty jakimś tam metalem ciężkim, czy jakimiś związkami rakotwórczymi. Nad tym kontroli w Polsce niestety nie ma. Także te rzeczy kupujemy sobie sami na własną odpowiedzialność. I wreszcie można pójść do sklepu i kupić sobie olej konopny. Olej konopny, który nie zawiera tych kanabinoidów w takiej ilości, albo ziarno, czyli nasiona, które nie zawierają już kanabinoidów prawie. Ziarno to głównie się kupuje jako pokarm dla papużek, tak? I to największe zastosowanie jest, a można dosypać do czekolady i napisać, że czekolada jest jako chwyt reklamowy. Nasiona nie zawierają tych kanabinoidów, ponieważ roślina sama zużywa te kanabinoidy. I to myślę, że sprzedawanie czekolady z kanabinoidami czy jakieś inne postaci no, są legalne. No, mówię, dopóki nie są używane do jakichś w celach nadużyć, czy oszukiwania ludzi, czy wyciągania pieniędzy. A proszę jeszcze powiedzieć, bo wspomniał Pan właśnie o tym, że te oleje są z CBD są legalne, ale też wiem, że w Polsce są firmy, które prowadzą uprawy konopi. I czy takie uprawy można prowadzić legalnie? No, Polska jest jednym z większych producentów konopi, zawsze było. Ale podstawowym zastosowaniem konopi to jest uprawa na włókna, które otrzymuje się z tego. No, na pewno wiele osób wie, że liny okrętowe robiło się z włókna z konopi, ponieważ są niezwykle trwałe i nie gniją w
wodzie. To się używa, konopie się używa jako materiał budulcowy, można karoserie samochodowe robić z konopi, można zrobić elementy dla budownictwa. Także te konopie włókniste albo konopie przemysłowe, o czym się mówi, to są hodowane w Polsce i są legalne. Gorzej, jak któraś z tych partii, tych konopi zasianych, będzie rosła w takich warunkach pogodowych, na przykład pięknym słońcu czy coś, i zacznie wytwarzać THC w zbyt wielkich ilościach roślin. Nie da się tego zabronić, chociaż są oczywiście odmiany, gdzie ryzyko jest niewielkie, bo wtedy to się staje jakby nielegalne, cała ta partia. Ale hodowla konopi jest, bo właściwie nielegalne jest THC. Tak, czyli kluczowy jest ten poziom THC w uprawianych konopiach. Mhm. A tymczasem mamy jeszcze jedno pytanie na czacie dotyczące legalności produktów konopnych, a konkretnie dotyczy tego, jak wygląda kwestia legalności skrętów z marihuaną, które są możliwe do zakupu w automatach, w fiolkach, które są zaklejone plombą z napisem, że firma nie ponosi odpowiedzialności za produkt po przerwaniu plomby. Czy pan jest w stanie na ten temat powiedzieć? Mogę powiedzieć na ten temat tyle, że jeśli sprzedaje się joint, to ja się akurat nie spotkałem, bo ja akurat na rynku, że tak powiem, ulicznym nie funkcjonuję. Ale wiem, że produkty wszystkie, które są przeznaczone do palenia, czyli muszą mieć oznakowania, czy powinny mieć oznakowania, tak jak produkty zawierające tytoń, bo chodzi o rakotwórcze działanie, o ostrzeżenie, bo to nie tylko chodzi o to, co tam jest w środku, ale że pali się bibułę, wdycha się dymy, wdycha się te wszystkie substancje. A czy to jest... producent często zabezpiecza się, pisząc, że nie odpowiada, że produkt nie nadaje się do spożycia, na przykład sprzedając olej, to co, jak go zastosować? No można skórę sobie posmarować i są. Tutaj, że po zerwaniu plomby z opakowania, nie potrafię odpowiedzieć. To jakie jest zabezpieczenie producenta, który pisze, ja za nic nie odpowiadam, a ty sobie kupuj co chcesz. I rób co chcesz, ale na twoją odpowiedzialność. Czy mnie jeszcze taka jedna rzecz teraz przyszła do głowy, która być może tutaj ma znaczenie, że jeżeli takie opakowanie się otworzy i włoży się później do niego skręta z suszem, z marihuaną, która ma większą tą zawartość THC, i ktoś zostanie gdzieś zatrzymany z taką fiolką, może powiedzieć, że to jest od tego i tego producenta, no to wówczas producent może mieć jakieś nieprzyjemności, tak? A on swój susz, że tak powiem, przebadał, z tym, że to, co ktoś zrobi z fiolką, to jest później indywidualna sprawa. To może tak być, bo zresztą w Polsce zaraz tu w 2018 roku, kiedy właściwie na rynek weszły pierwsze preparaty już tej medycznej, to rozwinął się na Allegro, zresztą nawet, ale w innych, handel opakowaniami po tej medycznej marihuanie. Żeby zapakować można było sobie, co się tam chce, a żeby sprawiało wrażenie, że to posiada. No takich najróżniejszych rzeczy dzieje się mnóstwo, prawda? I te polityki narkotykowe z trudnością, z oporem przyjmują legalizację czy antynarkotykowe legalizacje konopi, bo właśnie trudno jest uniknąć tego typu sytuacji, że ktoś będzie wykorzystywał w jakimś innym celu, ale prawda, tutaj istota tego, o czym my mówimy, czyli o leczniczym zastosowaniu marihuany czy konopi i o tym, żeby one były postrzegane takie, jakimi są, że owszem, jest rynek rekreacyjny, jest rynek leczniczy, ale do rekreacyjnych nadają się te preparaty, które zawierają dużo THC i póki co to jest nielegalny rynek. Przecież jest nielegalny na zasadzie umowy. Można się umówić, że będzie legalny, tak jak to w niektórych stanach Stanów Zjednoczonych, prawda, czy w Kanadzie.
te rzeczy umowne powodują, że bariery, które są stawiane, są omijane po to, żeby zarobić pieniądze właśnie przez dealerów, przez, no nie wiem, przez kogo jeszcze. Także no, takie rzeczy się dzieją. Tak, a stawiając już teraz kwestię legalności, chciałam pana doktora jeszcze zapytać o to, co w tych konopiach może uzależniać, a co może pozytywnie wpływać na nasze zdrowie i dobrostan? Czy to można tak oddzielić grubą kreską? Nie, nie da się tego oddzielić. Uzależniać może to, no właśnie, no głównie to THC, sposób działania THC, bo to jest wpływ substancji, która dość w sposób intensywny oddziałuje na nasz układ nerwowy, oddziałuje powiedzmy sobie na te centra nagrody. Prawda? Ono powoduje stan tego błogostanu, ale w ogóle różne leki niekoniecznie muszą powodować ten błogostan, żeby uzależnić człowieka. Uzależnienie w sensie przymusu potem brania. Potencjał uzależniający konopi jest niewielki w porównaniu z innymi substancjami jak z nikotyna, czy alkohol, czy kokaina jest niewielki, bo mówi się, że około 9% osób, które biorą konopię, którzy stosują konopię, może się uzależnić, ale już, jeśli to wybranie zaczyna się w wieku, kiedy dojrzewa mózg, w tym wieku młodocianym, to stopień prawdopodobieństwo uzależnienia jest o wiele większe. Także my w medycynie raczej nie stosujemy preparatów zawierających THC poniżej 18 czy 21 roku życia, bo chodzi o rozwój mózgu. I jest wiele leków, które są stosowane w medycynie, które mogą uzależniać w sensie tym, że człowiekowi jest trudno potem obyć się bez tego leku, niezależnie od tego, czy ma objawy choroby, czy nie ma. No sztuką jest stosowanie tak, żeby chory odnosił korzyści, żeby uzależnienie, jeśli wystąpi, no to nie niszczyło mu życia, żeby to nie stało się celem. A poza tym odstawienie konopi jest stosunkowo łatwe. Odstawienie innych uzależniających substancji jak kokaina czy opioidy jest trudne, bo odstawienie wywołuje objawy odstawienne czy abstynencyjne w przypadku konopi to są dosyć delikatne objawy, podrażnienie. Nie ma tego, że człowiek czuje, że umiera, że go trzęsie. A więc uzależnienie jest wpisane w ryzyko stosowania leków kanabinoidowych. Jeśli podejmuje się decyzję o zastosowaniu takich leków, to jest decyzja zawsze wspólna lekarza i pacjenta, omówiona, jakie mogą być korzyści, jakie niekorzyści i powinna być podejmowana świadomie, stąd potrzeba rozmów, prawda? Potrzeba rozumienia tego, co jest. Mamy teraz. Ja jestem lekarzem, który przez wiele lat propagował użycie leków opioidowych u chorych na raka, w leczeniu bólów nowotworowych. I do tej pory zresztą promuję, bo wiemy, że inaczej wielu chorych nie da się uwolnić od bólu, nie da się przywrócić do normalnego życia. Wiemy teraz, że w Stanach Zjednoczonych od kilku lat, no powiedzmy od dużo więcej, ale teraz głośno mówi się o epidemii nadużywania leków opioidowych, o zgonach spowodowanych nadużyciem leków opioidowych przez tych heroinistów, czy tych biorących fentanyl. I że część odpowiedzialności za rozpętanie tej epidemii ponoszą lekarze. No i firmy farmaceutyczne przede wszystkim, które produkowały to. Ale to przecież nie może oznaczać, żebyśmy całkowicie przestali stosowanie leków, które mogą przynosić i przywracają ludziom chęć do życia czy życie. Nawiasem mówiąc, daje się zaobserwować, że legalizacja marihuany prawdopodobnie wpłynęła w kilku stanach na obniżenie zużycia heroiny. Czyli jakby ten gorszy narkotyk zastąpiliśmy tym lżejszym, czy lepszym, jeśli to można nazwać narkotykiem, mniej szkodliwym, niezabijającym. A więc zawsze są dwie strony medalu
I od tego są te nasze rozmowy, nie, czy powiedzmy po to, od tego zastanawiamy się, dlatego też badamy, no żeby umieć wyważyć, czy ten rachunek zysków i strat, żeby był jak najbardziej korzystny. No właśnie, a gdzie przede wszystkim te zyski, ten wpływ na zdrowie, dobrostan? Jaki jest wpływ korzystny? Tak. No, ja to odpowiem uwolnienie od bólu. Dlatego, że ja jestem lekarzem, no, tam anestezjologiem medycyny paliatywnej. Medycyna paliatywna w swojej definicji, tym największym osiągnięciem, które my mamy osiągać, to nie jest wyleczenie z choroby, bo zajmujemy się chorymi z chorobami, które na ogół są nieuleczalne, czy są przewlekłe, długotrwałe, często prowadzącymi do śmierci. Naszą rolą jest poprawa jakości życia i to w definicji medycyny paliatywnej jest poprawa jakości życia chorego i jego rodziny. Uwolnienie od bólu jest jednym z elementów poprawy jakości życia, ale konopie, na przykład my wiemy, że w medycynie paliatywnej stosowanie konopi może poprawić, również działać bardzo korzystnie na zniesienie depresji. Przecież depresja to jest straszna rzecz, prawda, która odbiera chęć do życia, z którą nie daje się żyć. Lęku, bólu, niekiedy poprawy apetytu i ogólnie lepszego spojrzenia na świat. I to można osiągnąć u chorego. Bo co osiąga ktoś, kto pali rekreacyjnie, no to on sam wie, prawda? Natomiast co traci, no to my też mu powinniśmy pomóc uświadomić. No uzależnienie, no to jest po prostu rodzaj niewolnictwa, że się oddajemy, prawda, w ręce, że celem życia staje się zdobycie czy zażycie substancji, a trudniej zrealizować się w tym życiu. Więc mówiąc o medycznym zastosowaniu, to ból, depresja, w niektórych chorobach autoimmunologicznych tych zastosowań jest bardzo wiele, chociaż dowodów tych medycznych, które w sposób niewątpliwy mówią, że to jest na to lekarstwo. Więc my mówimy, konopie nie są lekarstwem na jakąś chorobę. Konopie w tej chwili są lekarstwem na poprawę jakości życia chorych. A wspominał Pan też wcześniej o padaczce i to właśnie leczenia padaczki dotyczy kolejne pytanie. Chodzi o padaczkę występującą u dzieci. Od jakiego wieku leki na bazie konopi są stosowane? Czy to jest przebadane? Jaka jest skuteczność oraz działania niepożądane? To dość szczegółowe pytanie. Akurat ja jestem najmniej odpowiednią osobą, żeby na to pytanie odpowiedzieć. Mogę tylko odpowiedzieć, że historia taka głośna w Polsce, która się bardzo przyczyniła do legalizacji marihuany, właśnie dotyczyła leczenia padaczki, prawda, u bardzo małego dziecka kilkumiesięcznego właśnie przy użyciu tej medycznej marihuany i Epidiolex, bo tak się nazywa lek, który zawiera CBD właśnie ziołowy, ma rejestrację do leczenia padaczki lekoopornej i tam nie ma, zdaje się, ograniczenia wiekowego. Ale ja mówię, ja akurat w tym nie czuję się absolutnie ekspertem, to na pewno, ale ja też nie leczę w ogóle, że tak powiem, młodocianych osób. Ale nie wydaje mi się, żeby tam były jakieś ograniczenia lekowe, wiekowe. Mhm. Dziękuję bardzo. A kolejne pytanie dotyczy tego, czy to właściwie nie jest tak, że koncerny farmaceutyczne mogłyby sporo stracić po legalizacji konopi? Tak, do nas. Ja mówię, pani mnie przedstawiła, że ja prowadziłem pierwszy punkt w Polsce medycznej marihuany. Trzeba podkreślić, że ten punkt działa wtedy, kiedy medyczna marihuana nie była legalna w Polsce. Czyli do mnie dzwonili ludzie, którzy leczyli się albo chcieli się leczyć, żeby zapytać o zdanie lekarza, co sądzi na ten temat. Ale ja się zaplątałem i zgubiłem wątek, czyli istotę pytania. Oczywiście. Czy koncerny farmaceutyczne mogłyby dużo stracić po legalizacji?
I jednym z takich argumentów przeciwko nielegalizacji, czyli za legalizacją, było to, że koncerny farmaceutyczne, i taki filmik krążył w internecie, ja od chorego dostałem, mówi, że główną przeszkodą, że nie jest legalizowana, bo firmy farmaceutyczne natychmiast by przestały zarabiać swoje pieniądze. Wątpię, żeby tak było. Dlatego firmy farmaceutyczne raczej prawdopodobnie chciałyby znaleźć ten lek i wypromować, żeby móc go sprzedawać, niż hamować postęp medycyny dla interesu. Chociaż trzeba powiedzieć, że ten przemysł farmaceutyczny ma trochę na sumieniu i od czasu do czasu pojawiają się afery, i stąd my musimy patrzeć z zaufaniem, bo nie mamy innego wyjścia, i stąd te firmy farmaceutyczne też muszą się doskonalić w swoich tych etycznych zadaniach. My teraz widzimy, co się dzieje ze szczepionkami, prawda? Jakie wokół tego niedomówienia narastają, jakie posądzenia, jakie hejty się wymyśla, co oni robią. No taka dyskusja na pewno będzie trwała. Jeśli chodzi o moje zdanie, to ja bym na pewno tego nie mógł potwierdzić. Dziękuję bardzo. Jest jeszcze pytanie dotyczące tego, jak używanie konopi wpływa na regulację emocjonalną. Czy wpływa negatywnie? Konopi, to tutaj już jakby spłyciliśmy, bo ja już mówiłem o THC i CBD. Prawda? THC ma w swojej istocie ryzyko takich powodowania zachowań lękowych czy odczuć lękowych. CBD z kolei jest lekiem, który jest stosowany w leczeniu lęku. I jeśli chodzi o decyzje, tak, i zachowania emocjonalne, jak to wpływa. No, niektórzy chorzy u nas biorą, też tutaj się różnią, trzeba też wspomnieć, że konopie różnią się nie tylko tym zawartością THC i CBD, ale co jest znane już od dawna, te szczepy indica i sativa, konopie indyjskie i te konopie sativa, one też różnią się trochę wpływem na emocje. O ile indykę można nazwać, że to jest szczep odprężający i umysł, i ciało. To jest relaks. O tyle sativa bywa często takim podkręcającym, nakręcającym emocje. I ja mam już chorych, którzy odróżniają, na przykład proszą na dzień, żebyśmy wypisali sativę, a na noc indikę. To jest trudno rozróżnić, ale są szczepy, które między sobą się różnią. Więc ja jednoznacznie nie odpowiem. Wydaje mi się, że to bardziej reakcje emocjonalne zależą od tego, czego ten pacjent, nazwijmy go, bo nie powiem chory, bo niektórzy nie są chorzy na jakąś, tylko czego potrzebuje bardziej, jakiego, czy potrzebuje wyciszenia, uspokojenia, czy bardziej podkręcenia, ale na pewno wpływają. I to trzeba wiedzieć, że to podejmuje się te decyzje czy te reakcje pod wpływem substancji egzogennej. My mamy wprawdzie układ kanabinoidowy w sobie, który trzyma tą równowagę, ale ktoś powiedział, że endogenny układ opioidowy to jest jak delikatne dłutko rzeźbiarza. Natomiast egzogenne kanabinoidy, czy te leki, zioło, to tak jak topór drwala. Także ta precyzja działania jest inna, i jeśli sobie poprawiamy, czy chcemy sobie życie ustawić pod emocje, pod wpływem egzogennych kanabinoidów czy marihuany, no to się wystawiamy pod to działanie toporem, no ale nieraz nie ma wyjścia. To tylko tak mogę odpowiedzieć. Oczywiście. Ja mogę tylko dodać ze swojej strony, z przeglądu literatury, że odnośnie takich rekreacyjnych
użytkowników, to bardzo mało wiemy o tym, jak te konopie wpływają na takie funkcjonowanie emocjonalne. Jest strasznie mało badań na ten temat i one właściwie nie rozstrzygają, jak to wpływa na tą regulację emocjonalną. Także to myślę, że dużo czynników jest za to odpowiedzialnych. Czyli nie ma reguły po prostu, tak, prawda? My nie tak, znamy tej nie, reguły. Nie mamy, tak. Nie I mamy każdy takiej jakby reguły. Poznaje na własnym no, ciele, życiu. Tak, i zdecydowanie potrzeba więcej badań na ten temat, bo to jest taki mało zbadany obszar. Pojawiło się jeszcze kolejne pytanie dotyczące tego, jakie są negatywne skutki częstego palenia marihuany. Znaczy, to chodzi o takie codzienne palenie przez lata, takie intensywne używanie. To o przewlekłe stosowanie, bo o przewlekłym stosowaniu tych negatywnych skutków to my tak może za bardzo nie wiemy, bo takie krótkotrwałe to dzień są w dzień. Tak, a takie przewlekłe, tak. Tak, to są zaburzenia pamięci. My wiemy, ile tutaj jest relacji przyczynowo-skutkowej, to nie zawsze, ale wiemy, że osoby, które są uzależnione od wczesnego, osiągają niższy ten stopień rozwoju intelektualnego, odnoszą mniej sukcesów życiowych, że tak powiem, dochodzą niżej. No, jest możliwość indukowania chorób psychicznych, chociaż jak mówię, to są bardzo te zależności trudne do zbadania. To jest ryzyko, no tak jak ryzyko każdego uzależnienia, że to jest ryzyko wycofania się z życia, zatracenie, to mówimy o anhedonii czasami, prawda, zatracenie możliwości uzyskania przyjemności z czegokolwiek, prawda, że nie odczuwamy żadnej radości. W przewlekłym stosowaniu, gdyby szukać skutków fizjologicznych, no to tych, którzy palą, to można oczekiwać i zdarza się stany zapalne czy dróg oddechowych, chociaż już raka płuc nie udowodniono, żeby konopie mogły być, chociaż też trudno udowodnić, bo ci, co palą, to często mieszają konopie z tytoniem. Tutaj relacje są bardzo, jakby powiedział, niepewne, powiedziałbym niepewne. Także lepiej nie palić. Dobrze. Dziękuję. Chyba mamy wszystkie pytania w takim razie. Tak. Myślę, że to wszystkie pytania. Czyli możemy podziękować bardzo serdecznie Państwu za uwagę. Ja Panu bardzo dziękuję za rozmowę. I chciałam. Tak? A ja dziękuję tak samo bardzo, a może jeszcze bardziej, bo ja zdaję sobie sprawę, że ja może trochę chaotycznie, zbyt szeroko omawiałem, ale mam nadzieję, że to jest początek jakiejś współpracy, czy w ogóle dyskusji takiej, nie powiedziałbym narodowej, ale takiej powszechnej dyskusji nad konopiami i rozmawiajmy o dwóch stronach medalu od razu. Prawda, nie poszukiwania samego dobrego i samego złego, tylko jednak są jakieś takie środkowe prawdy. Oczywiście, panie doktorze, ja też myślę, że rzetelna edukacja generalnie tak naprawdę to jest sposób edukacji i popularyzacji wiedzy jest bardzo ważny. Pojawiło się jeszcze jedno pytanie i czy pan zgodzi się na nie odpowiedzieć? Bo ja już powiedziałam, że tam... No, ja nie wiem, bo tak tajemniczo pani powiedziała, że... Nie, myślę, że... Ja zawsze staram się odpowiedzieć na pytania, które mi zadają, nieraz wymijająco. Ale oczywiście. Jak usłyszę pytanie, no to na pewno... Dobrze, a myślę, że ono jest ważne. A mianowicie dotyczy tego, jakie jest ryzyko zakupu marihuany rekreacyjnej na czarnym rynku. I jest też pytanie o potencjalną skalę konsumpcji w Polsce. To jest... Z tego, co ja wiem, ja współpracuję z psychiatrami, którzy zajmują się problemem narkomanii, ale mogę powiedzieć, co moi chorzy mówią. Marihuana medyczna, ta kupowana na receptę, jest dużo droższa od tej, którą się kupuje na ulicy. Wydawałoby się, że to zioło to jest to samo, no, powiedzmy uliczne, trochę nie trzyma parametrów, może różni się, jest dużo droższe. Natomiast moi chorzy mówią, ja nie chcę kupować marihuany na ulicy, dlatego że wszyscy wiemy,
że to, co jest sprzedawane na ulicy, jest specjalnie robione czy podrabiane pod potrzeby tych nabywców. A więc często dodawane są leki, które mogą być niebezpieczne i są. I my wiemy, że te że takich zatruć śmiertelnych marihuaną samą, to jest niezwykła rzadkość, mówi się, że nie ma. Natomiast zgony po użyciu marihuany właśnie tej ulicznej są opisywane i to są całe ta grupa dopalaczy, która może być używana, czy dodawanie leków opioidowych po to, żeby ten efekt haju przyspieszyć i wywołać, czyli ten, podrasować trochę ten towar. To z tego, co ja wiem, to jest rzeczą nagminną. Moi chorzy się boją, nie chcą stosować tego. Natomiast ten rynek uliczny, ja powiedziałem, ja akurat tutaj nie czuję się znawcą. Na pewno trzeba bardzo, bardzo uważać. Oczywiście. I na pewno też ryzykiem jest wejście w konflikt z prawem. No to oczywiście. To jest oczywiste. No. Jest jeszcze jedno pytanie dotyczące tego, czy możliwe jest wieloletnie rekreacyjne palenie, z tym, że ja rozumiem je tak, że chodzi o to, czy można palić przez wiele lat marihuanę zapewne i się nie uzależnić. Tak, jest to możliwe. Jest to możliwe. Znaczy im dłużej się pali, tym większe ryzyko jest uzależnienia albo tego. I mówi się, że no, ogólnie jest tam 9%, a tych palaczy, tych ciężkich palaczy, no to jest 14 czy 24% się uzależnia, także potem mają trudności, czy nie mogą tego odstawić. Ale marihuana jest stosunkowo łatwym do odstawienia w porównaniu z innymi tymi środkami uzależniającymi, to tutaj to na korzyść marihuany. Wiem, że tak jest. Zresztą była kiedyś dyskusja, że w Stanach Zjednoczonych, publiczna dyskusja, dużo osób w wieku tam 60 i powyżej 60 roku życia powraca do marihuany i bardzo chętnie używa jej w celach leczniczych. A u was w Polsce nie, bo to była międzynarodowa. Ja mówię 60-70-latkowie, czyli w moim wieku, to są hipisi byli, którzy w Polsce myśmy oczywiście marihuanę tak nie palili, bo to nie było dostępne. Używało się czegoś innego, ale dla nich powrót jako tego leczniczego czy używanego środka może być oczywisty. To świadczy o tym, że nie trzeba się panicznie bać tego, że trzeba użyć na przykład w celach leczniczych, albo że się paliło, to już jest się skazanym na nie wiadomo co. No, no źle, nie powinienem tak mówić. Nie, myślę, że no, bardzo słusznie pan powiedział i ja też się absolutnie z tym zgadzam, że nie wszystkie osoby, które palą regularnie przez długi czas się uzależniają od konopi. Także to. A nawet jeśli to mogą odstawić. Oczywiście, że tak. Też sporo się mówi o potencjalnej odwracalności niektórych skutków używania. Tak. Dobrze. To myślę, że tym. To się zgadzamy. Tak. Kończymy. Czyli ja dziękuję bardzo jeszcze raz za rozmowę oraz Państwu za obecność i zaangażowanie. Zapraszamy na kolejne webinary Strefy Psyche Uniwersytetu SWPS, a w międzyczasie zachęcamy do czytania, oglądania i słuchania materiałów na blogu, YouTubie oraz różnych serwisach podcastowych, m.in. na Spotify'u. Dziękujemy bardzo i do widzenia. Ja dziękuję bardzo i żegnam.